straszne losujące, które mi tutaj wypadły, ale jak to mawiał wielki poeta Adam Mickiewicz, a może nie on, jebał tu pies. W każdym razie, na początek, część pierwsza. Każdy z freestyle'owców losuje temat związany z jednym z filmów Stanisława Barei i na ten temat nawija przez 90 sekund. Każdy z czterech. Następnie mamy część drugą. W duetach tym razem. Każdy duet przez 2 minuty losuje najpierw scenkę z jednego z filmów Stanisława Barei i przez 2 minuty musi tą scenkę przed nami tutaj wszystkimi zaprezentować. To będzie druga część. Po tej części nastąpi część pierwsza. Znowu po minucie. To będzie część związana z osobą, którą zaraz musicie tutaj głośno przywitać. Chodzi o DJ-a, który jest na balkonie. DJ Dev, zróbcie mu wielki hałas, bo to on jest najbardziej znany w części dzisiejszego wieczoru. Chyba tego nie wierzę, proszę pana, to poszerka pani. Każdy z freestyle'owców w części trzeciej wylosuje tak zwany cytat dźwiękowy, który przedstawi DJ Dev i freestyle'owiec wtedy będzie musiał na temat tego cytatu wykonać jednominutową wariację. Następnie mamy część czwartą, czyli w duetach, po 1,5 minuty przygotowaliśmy 2 piosenki, sztandarowe piosenki związane ze słynnymi filmami Stanisława Barei, który obchodzi swoje 80. urodziny i właśnie te piosenki przy pomocy beatboxera TikTaka, którego teraz powinniście wszyscy serdecznie przywitać. TikTak! Zegar TikTaka, potem Gredak z przytajoną brodą. Zegar TikTaka, czyli Elka w kółeczku, zawsze związany z Warszawą. Duże P tutaj śledź się śmieje, nie wiem dlaczego. Ale oni mogą kadzić. Kłamać mogą. Upiększać. A poetę pójść zaraz, dobra? Poeta. No i następnie mamy część piątą, która myślę, że będzie najbardziej intrygująca i na pewno bliska wszystkim tym osobom, które kiedykolwiek były na tak zwanym turnieju Microphone Masters. Polegać to będzie na tym, w duetach. Każdy duet losuje jeden z filmów. Już mogę wam powiedzieć teraz, że to jest jeden z filmów to Miś, a drugi to seria Zmiennicy. Z każdego z tych filmów przygotowaliśmy mniej więcej po 7 cytatów. Mamy pomagającą nam wolontariuszkę, Karolinę, która będzie po kolei co 20 sekund zmieniać temat. No i w duetach będą musieli oczywiście już sami się organizując przez 2 minuty nawijać na tematy, których zobaczą na kartkach. Wy oczywiście po każdej części i w trakcie wynagradzacie swoich ulubionych freestyle'owców wielkimi owacjami, krzykami, dupami, oklaskami, wszystkim co chcecie. Oczywiście można też gwizdać. Pamiętajcie, na pewno śledzicie programy informacyjne, czym grozi pokazywanie flaga w stronę sceny. Dlatego raczej proszę was o wstrzemięźliwość, ponieważ wszyscy jesteśmy bardzo nabuzowani, jak sami widzicie, nie odpowiadamy za swoje czyny. Chyba nastąpił moment, kiedy festiwal Zawsze z Bareją przywita najlepszych polskich freestyle'owców. Na początek zapraszam tutaj na krzesło reżysera. Może zacznę od bardzo utytułowanej osoby, od zwycięzcy WBW, od, szefa, to się wytnie, od osoby, która nagrała znakomite płyty, takie jak Sinus. Od dużego P, powitajcie tego freestyle'owca, którego sobie ma wielu nagrane, nie tego nie pokażę wszystkim. Mówię o albumach. Na spotkanie ze mną. Duże P. Sam, plakatu. Kogoś wprowadzającego, czy nawet publiczności? Nie, no jest publiczność, wszystko ma Angelina. Druga osoba, która zasiądzie obok dużego P na krześle reżysera, w zasadzie asystenta reżysera, bo reżyser jest kierownik tylko jeden przecież na tym planie zdjęciowym, to nie kto inny, tylko osoba, która wypuściła niedawno płytę, jak się ta płyta nazywa? Dwuznacznie, oczywiście, reprezentant. Wiesz o co chodzi? Tetris! Powitajcie go gromkimi bratami! Sami widzicie, tych dwóch panów już się spotkali. Zobaczymy, czy będą w jednej drużynie, czy będą swoimi oponentami. To jest tak zwana stara gwardia. A teraz młoda krew. Trzeci z naszych zawodników, czyli zwycięzca tegorocznego WBW, czyli Wielkiej Bitwy Warszawskiej Freestyle'owej, Flint! Przywitajcie go wielkimi brawami. Flint, ty sobie zrobiłeś tatuaż? Mądrze. Flint ma nowy tatuaż. Ma tam misia. Procent, wpuść mnie w cię. No i dopełniający stawkę, nie kto inny, tylko dwukrotny zwycięzca WBW, Mufno. Przywitajcie tego szalonego freestyle'owca. Cinka krótka, słuchajcie. Właściciel tego budynku poprosił nas, żeby mógł zrobić tu jeszcze inne imprezy po nas. Także jeżeli możecie, nie palcie proszę w tym pomieszczeniu, tylko palcie z tyłu. Dzięki.
Dzisiaj palimy mikrofony, nie palimy narkotyków i papierosów. A, fe, te wstrętne używki. To doskonały moment, żeby z tym skończyć. 80. urodziny Stanisława Barei. Moi drodzy, zróbcie wielki hałas dla tych czterech panów. Przyszedł dzisiaj w Nagrodę.